Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku i znów jesteśmy na kanale Gliwickich. Znów to się dzieje. Zobaczcie sami. Piękne ryby, piękne sztuki, które padają w tym momencie, teraz na kanale Gliwickim. Mamy dziś dzień 12 czerwca. Od kilku dni trwa pomór na wyższych odcinkach kanału Gliwickiego. Był podany preparat, miało być super, miało nie być złotych, ale teraz nagle mamy problem z tlenem. Co jest najciekawsze w tym wszystkim, że nasz rząd w dalszym ciągu nic z tym nie robi. Nie wiedziałem, że ten dzień zacznie się i skończy właśnie w ten sposób. Moi drodzy, pełno ptactwa, pełno mew, które latają w tym momencie wokół nas i zżerają te ryby. Wszystko, co się działo już kilka dni temu, alarmowane zostało do wszystkich straży i tak dalej. Jest już zebrany sztab kryzysowy, ale dlaczego nikt nie interesuje się ostatnim odcinkiem kanału Gliwickiego, który wpada nam bezpośrednio do Odry? To tutaj ma ta woda, która płynęła stamtąd, z góry, gdzie trwa pomór i dopiero co zostały zebrane na poszczególnych odcinkach 500 i 300 kg ryb, w tym momencie ta woda jest tutaj, w tym momencie zabija ryby, w tym miejscu i płynie do Odry. Ciekawe, co będzie dalej. Należy zadać sobie pytanie, czy ta woda, która wpadnie w tym momencie z kanału Gliwickiego bezpośrednio do Odry, czy nie zatruje ryb, tych, które jeszcze zostały, które nam się jeszcze uratowały, czy nie zabije nam wszystkich ryb właśnie w Odrze? Widzieli, że się zakręciliśmy, puścili tą wodę dalej i spuszczają to w kierunku Odry. Jaka łopata, stary. Ludzie marzą o takich boleniach. Ja pierdzielę. Tak to wszystko wygląda, to jest to, co płynie z kanału Gliwickiego bezpośrednio do Odry. Sandacz. Nie, szczupak. Zdechły ryb, patrz, tu, wszędzie ryby zdechły. Spójrzcie, co się dzieje. Patrz, jaka ogromna, podpiń pod tą rybę. Przecież mieli odławiać strażacy. Pełno, biało. Tą ogromną podpiń. Ale smród, full. Straszny stan. Odór. Co to jest? Boleń. Ogromny boleń. Piękny, wielki boleń. Wszędzie śnięte ryby. Jasne. Borykamy się z tym samym problemem i to przez rok nie zrobiliśmy nic. Pełno mógł siada na nas. Wypływamy stąd, bo tu jest straszny odór. Na kanale jest Łukasz. Tu jest wielki smród i pełno zdechłych rybków. Nawet nie wiem. Jak chcecie, możecie zamikrofować, nie ma problemu. Ale my pływamy tutaj między tymi zdechłymi rybami i wszystko nagrywamy. No to dobra. To jak chcesz, nie wypływamy. Teraz jesteśmy w Kłodnicy. Mogę was odebrać z basenu. No. No hej. Dobra, słuchaj, ja zadzwonię do bookinga. O, i to są skutki. To są skutki. Wrzuć wsteczny, wrzuć wsteczny. Powolutku wrzuć wsteczny. Właśnie ta ryba umiera na naszych oczach. I żyje jeszcze. Właśnie ta ryba umiera na naszych oczach. Ty, padła. Nie, jeszcze dycha. Jeszcze dycha. Dobra, wrzuć na luz. Tak wygląda właśnie kanał Gliwicki. Dlaczego wszystkie służby w dalszym ciągu uważają, że z wodą jest wszystko w porządku? Dali preparat do kanału Gliwickiego i uważają, że perfekcyjnie wszystko zadziałało. Tylko nie wiecie o jednej rzeczy, o której wiem ja i wędkarze, którzy łowią właśnie w tym miejscu. Dali preparat do wody, ubrani w kombinezony, jakby... Dziś rozmawialiśmy na ten temat, jakby dosłownie mieli polecieć w kosmos. Tak byli ubrani ludzie, którzy dawali ten magiczny preparat na złote algi właśnie do kanału Gliwickiego. I co jest ciekawe, nie został zamknięty szlak wodny. W dalszym ciągu woda partiami podczas każdego śluzowania wpadała m.in. właśnie w to miejsce. Co chwilkę przesuwało się to coraz niżej i coraz niżej. I minęło kilka dni i zobaczcie, co się dzieje. Czy przypadkiem ten preparat nie ma z tym związku? Tego jeszcze nie wiem. Brakuje mi niestety funduszy do tego, żeby zrobić badania kolejne, ponieważ te badania, tak jak robiłem je w zeszłym roku, są bardzo drogie. Ja patrz tu! Następna! Przecież ten ogon, który robisz? Masakra, kawielka! Podpłyniemy, zobaczymy? Stary, przecież to było patrz, ogon, tu kolejna ryba. Ogon jak dłoń. Tu. Pełno martwych ryb. I znów pchają nam to wszystko do Odry. Znów się to wszystko... Patrz, tam daleko coś ogromnego płynie. Tam jest też duża ryba. Ogromna. Ale wiesz, dlaczego tu są małe ryby? Nie. Bo te duże ryby, wiesz, część pouciekała. Pouciekała do Odry. Wiesz, co jest pod tą Odrze. No wie. Gdzie był ten ogon? Tu jest chyba ten ogon, nie? Tak. To do karp? Nie wiem, z czego to jest, ale jest ogromny. To jest chyba karpisko. Skarpia ogon, ryba się już rozleciała. Tak, no bo to już trwa. A oni teraz wezwali sztab kryzysowy. Kiedy my o tym informujemy, nikt na to nie zwraca uwagi. I tak jest za każdym razem. A dopiero upały idą. A dopiero idą upały. Taki upał to nie upał. Co my mamy, stary, teraz po 20 parę stopni? Jak przyjdą po 30 stopni. No. Tam jest ogromna ryba. Płyniemy do niej. Tu, pod brzegiem. Tu kolejna. Tylko wejdź, zobacz, ile mew jest pod śluzą. Zaraz tam będziemy. Tam na brzegu jest tu. Patrz, jaka tu jest ogromna. Leszcz. To nie jest stara ryba. Tam popatrz, płyń do przodu. To jest, poczekaj, musisz się odsunąć od kamieni. To jest ryba z wczoraj, przedwczoraj. To jest świeża ryba. Ale zobacz, jaka jest czysta woda. Może przez ten preparat co dali. No słuchaj, woda oczyszczona, to już żeśmy mówili o tym. Nagle na kanale Gliwickim woda ma kolor jak pachwanie. Ryby. I praktycznie jest Grzegorz powoli, bo z kolei tam ogromna ryba. Ja cię sunę. A to? Leszcz. Leszczysko. Patrz. Patrzcie, ile na dnie. Normalnie widać je pod wodą. Na dnie te ryby leżą martwe, zobacz. Można go prowadzić i pokazać ten. Nie będę tutaj moczył rąk, stary, w tej wodzie. Czekasz tylko, aż ktoś się zatruje. Ktoś się zatruje i wtedy będzie... Ryby leżą na dnie pod wodą. Pełno, spójrzcie, na brzegu zwierzęta wyciągają, jedna, druga, trzecia, patrz na dnie, ile ich leży. Tak, no dokładnie. Tu wszędzie. I oni widać. Powiedzą, że jeżeli ryby nie wypływają, wszędzie to nie ma problemu. Jak tu na dnie ryby są, taka czysta, wszędzie leżą ryby. Pełno ryb jest na dnie. Słuchaj, zaraz dzwonimy, zgłaszamy. To jest chore. Cały kanał Gliwicki. Ostatnie ryby, jakie zostały na kanale Gliwice, właśnie umierają. Trzeba zwolnić. Zwolnimy. Opsa, sorry. Zobaczcie, kochani, dlaczego te mewy tutaj pływają, latają. Wygryzają ryby. Jedna, druga, trzecia. Pełno ryb. Ostatni odcinek kanału Gliwickiego. Najpierw puścili preparat jakiś, niewiadomego pochodzenia. Teraz puszczają tą wodę w dół, w kierunku Odry. Za chwilkę podpłyniemy sobie do śluzy ostatniej, śluzy Kłodnica. Puszczają to w kierunku Odry i zobaczymy za chwileczkę, jakie są tego skutki. A już widzimy, że woń śmierdzi śmiercią. Znowu śmierdzi śmiercią. Teraz, co tutaj jest? Leszcz. Co to jest? Leszcz. To nie jest chyba leszcz. To nie jest leszcz, Łukasz. On tak napół. No nie, jednak leszcz. Jeszcze nie wpłynęliśmy do kanału Gliwickiego, już padnięte ryby. I to dwie. I wiemy o tym, że padają ryby, więc nie jest to przypadek. Moi drodzy, za chwilkę podejmę kroki, które każdy z nas powinien podjąć właśnie w takiej sytuacji. Za chwilkę poinformuję wszystkie służby, poinformuję prezesa koła, poinformuję też telewizję, bo na szczęście już na tą chwilę mam takie dojście, że mogę ich poinformować i mogę pokazać to na całą Polskę. Dlatego za chwilkę zabiorę Was też na przejażdżkę właśnie tym kanałem gliwickim i pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Prawda jest taka, że właśnie tego pragniemy, aby mieć ryby, abyśmy mogli uprawiać nasze sportowe wędkarstwo. Ach, dziś ta ryba jakoś specjalnie nie cieszy mnie, ale jednak napawa jakąś taką minimalną nadzieją. Chodź tu, Dżinksie.